W tym momencie doznałem czegoś w rodzaju objawienia. Miałem wizję tego, o co walczyłem, o co walczyliśmy wszyscy. Był to pokój, głęboki, święty i starożytny. Pokój starszy niż najstarsze wojny. Pokój, który przetrwa, gdy wszystkie nasze miecze zostaną przekute na lemiesze. Było to coś więcej, ponieważ w tej godzinie Anglia po raz pierwszy mnie objęła. Wcześniej moim krajem była Afryka Południowa, a kiedy myślałem o domu, były to rozległe, skąpane w słońcu przestrzenie, Welt lub pachnące doliny bergu. Ale teraz zdałem sobie sprawę, że mam nowy dom. Zrozumiałem, jak cenną rzeczą jest ta mała Anglia, jak stara, miła i pocieszająca, jak bardzo warto do niej dążyć. Wolność jakra i ziemi została tanio okupiona krwią najlepszych z nas. Wiedziałem, co to znaczy być poetą, choć za życia nie potrafiłem ułożyć ani linijki wiersza. W tamtej godzinie miałem perspektywę jak ze wzgórza, która sprawiała, że wszystkie obecne kłopoty na drodze wydawały się nieważne. Widziałem nie tylko zwycięstwo po wojnie, ale także nowy i szczęśliwy świat po zwycięstwie, w którym powinienem odziedziczyć coś z tego angielskiego pokoju i otulić się nim do końca moich dni. Bardzo pokornie i cicho, jak człowiek przechadzający się po katedrze, zszedłem ze wzgórza do dworu i podszedłem do drzwi w starej fasadzie z czerwonej cegły, porośniętej magnoliami, które pachniały jak gorące cytryny w czerwcowym zmierzchu. Samochód z zajazdu przywiózł mój bagaż i wkrótce ubierałem się w pokoju, który wychodził na ogród wodny. Po raz pierwszy od ponad roku założyłem wykroch maloną koszulę i marynarkę, a gdy się ubierałem, mogłem śpiewać z czystej radości. Czekała mnie żmudna praca i jeszcze tego samego wieczoru powinienem otrzymać rozkazy. Ktoś miał przybyć, być może Buliwand, i odczytać mi zagadkę. Ale cokolwiek to było, byłem na to gotowy, ponieważ cała moja istota znalazła nowy cel. Żyjąc w okopach, można zawęzić swój horyzont do pierwszej linii wrogiego drutu kolczastego po jednej stronie i najbliższych miejsc odpoczynku po drugiej. Ale teraz wydawało mi się, że widzę za mgłą szczęśliwy kraj. Gdy schodziłem po szerokich schodach, do moich uszu dotarły wysokie głosy, które nijak nie pasowały do wyłożonych boazerią ścian i surowych portretów rodzinnych, a gdy znalazłem moje gospodynie w holu, pomyślałem że ich wygląd jeszcze mniej pasuje do domu. Obie panie były po czterdziestce, ale ubierały się jak młode dziewczęta. Panna Doria Wymontham była wysoka i szczupła, z masą nieokreślonych, jasnych włosów, ograniczonych czarną aksamitną opaską. Panna Claire Wymontham była niższa i pulchniejsza, a dzięki źle nałożonym kosmetykom starała się wyglądać jak zagraniczna półdemonika. Przywitały mnie z przyjazną swobodą, która, jak już dawno temu odkryłem, była właściwym angielskim zachowaniem w stosunku do gości, tak jakby właśnie weszli i się zakwaterowali, a ty byłeś bardzo zadowolony, że ich widzisz, ale nie możesz być proszony o dalsze kłopotanie się. W następnej sekundzie gruchali jak gołębie wokół obrazu, który młody mężczyzna trzymał w świetle lampy. Był to wysoki. Szczupły mężczyzna w wieku około trzydziestu lat, ubrany w szarą flanelę i buty zakurzone od wiejskich dróg. Jego szczupła twarz była ziemista, jakby żył w zamknięciu, a na głowie miał raczej więcej włosów niż większość z nas. W blasku lampy jego rysy były bardzo wyraźne, a ja przyglądałem się im z zainteresowaniem, ponieważ pamiętaj, spodziewałem się, że nieznajomy wyda mi rozkazy. Miał długi. Dość mocny podbródek i uparte usta ze złośliwymi zmarszczkami w kącikach. Ale jego niezwykłą cechą były oczy. Mogę je najlepiej opisać, mówiąc, że wyglądały na gorące, niezaciekłe czy gniewne, ale tak niespokojne, że wydawały się boleć fizycznie i pragnąć przemycia zimną wodą. Skończyli rozmowę o obrazie, która była napisana żargonem, z którego nie zrozumiałem ani słowa. I panna Doria zwróciła się do mnie i do młodego mężczyzny mój kuzyn Launcelot Twek panie Brandt kiwnęliśmy sztywno głowami, a pan łajku uniósł rękę, by przygładzić włosy niepewnym gestem. Czy Barnard zapowiedział kolację przy okazji gdzie jest Mary Przyszła pięć minut temu i wysłałam ją, żeby się przebrała powiedziała panna Claire. Nie chcę, żeby psuła wieczór tym okropnym mundurem. Może przebierać się za kogo chce, ale ten dom jest dla cywilizowanych ludzi. Pojawił się kamerdyner i coś mamrotał. Choć, zawołała panna Doria, jestem pewna, że umiera pan z głodu, panie Brandt. Ale przejechał na rowerze dziesięć mil. Jadalnia bardzo różniła się od holu. Błazeria została zerwana, a ściany i sufit pokrywał czarny, satynowy papier, na którym wisiały najpotworniejsze obrazy w wielkich, matowo-złotych ramach. Widziałem je tylko niewyraźnie, ale wydawały się być zwykłą ferią brzydkich kolorów. Młody mężczyzna skinął w ich stronę. — Widzę, że w końcu powiesiłeś degousses, — powiedział. — Jakie one są wspaniałe! — zawołała panna Claire. Jakie subtelne, szczere i odważne. Doria i ja ogrzewamy nasze dusze przy ich płomieniu. W pokoju paliło się aromatyczne drewno, a wokół unosił się dziwny, chorobliwy zapach. Wszystko w tym miejscu było napięte, niespokojne i nienormalne. Klosze świec na stole, masa podrobionych porcelanowych owoców w centralnym naczyniu, krzykliwe zasłony i koszmarne ściany. Ale jedzenie było wspaniałe. To była najlepsza kolacja, jaką jadłem od 1914 roku. Niech mi pan powie, panie Brandt, powiedziała panna Doria, opierając swoją długą, białą twarz na zgrabiałej dłoni. Jest pan jednym z nas. Buntuje się pan przeciwko tej szalonej wojnie? Tak, odpowiedziałem, przypominając sobie swoją rolę. Myślę że odrobina zdrowego rozsądku załatwiłaby sprawę od ręki. Przy odrobinie zdrowego rozsądku nigdy by się nie zaczęła, powiedział pan Weig. Launcelot jest chorążym, wiesz, powiedziała panna Doria. Nie wiedziałem, bo nie wyglądał na żołnierza. Już miałem go spytać, czym dowodził, gdy przypomniałem sobie, że litery oznaczają również osobę odmawiającą służby wojskowej ze względu na przekonania i w porę się powstrzymałem. W tym momencie ktoś wsunął się na wolne miejsce po mojej prawej stronie. Odwróciłem się i zobaczyłem dziewczynę z V, D, która przyniosła Blajkiemu herbatę tamtego popołudnia w szpitalu. Został zwolniony przez swój departament, kontynuowała kobieta ponieważ jest urzędnikiem służby cywilnej, więc nigdy nie miał szansy zeznawać w sądzie, ale nikt nie wykonał lepszej pracy dla naszej sprawy. Jest członkiem komitetu LDA, a w parlamencie zadawano pytania na jego temat. Mężczyzna nie czuł się zbyt komfortowo w tej biografii. Zerknął na mnie nerwowo i już miał zacząć jakieś wyjaśnienia, gdy panna Doria przerwała mu. Pamiętaj o naszej zasadzie. Plouncelocie. Żadnych wojennych kontrowersji w tych murach. Zgodziłem się z nią. Wojna wydawała się ściśle związana z letnim krajobrazem, mimo całego jego spokoju, i ze szlachetnymi, starymi komnatami dworu. Ale w tej obłąkanej, modnej jadalni było to okrzyk nie na miejscu. Potem rozmawiali o innych rzeczach. Głównie o obrazach. Wspólnych znajomych i trochę o książkach nie zwracali na mnie uwagi, co było szczęśliwe, ponieważ nie wiedziałem nic o tych sprawach i nie rozumiałem połowy języka. Ale raz panna Doria próbowała mnie wciągnąć. Rozmawiały o jakiejś rosyjskiej powieści, o tytule takim jak Trendowate dusze i zapytała mnie, czy ją czytałam. Dziwnym trafem przeczytałem. Jakimś cudem dostała się do naszej ziemianki na skarbę, a po tym, jak wszyscy utknęliśmy w drugim rozdziale, zniknęła w błocie, do którego naturalnie należała. Dama pochwaliła jego wzruszające i poważne piękno. Zgodziłem się i pogratulowałem sobie drugiej ucieczki, gdyby zadano mi to pytanie, opisałbym je jako zapomniane przez boga bzdury. Odwróciłem się do dziewczyny, która powitała mnie uśmiechem. Uważałem ją za ładną w stroju VAD, ale teraz, w czarnej, zwiewnej sukni i z włosami, których nie skrywał już Czepek, była najbardziej zachwycającą rzeczą, jaką kiedykolwiek widziałem. Zauważyłem coś jeszcze. W jej młodej twarzy było coś więcej niż dobry wygląd. Jej szerokie, niskie brwi i roześmiane oczy były zadziwiająco inteligentne. Miała niesamowitą moc sprawiania, że jej oczy stawały się nagle poważne i głębokie, jak błyszcząca rzeka zwężająca się w basen. Nigdy nie zostaniemy sobie przedstawieni, powiedziała, więc pozwól mi się ujawnić. Jestem Mary Lamington, a to są moje ciotki. Czy naprawdę podobały ci się leprous souls? Rozmowa z nią była dość łatwa. Co dziwne... Sama jej obecność zniwelowała ucisk, jaki czułam w tym pokoju. Należała bowiem do świata na zewnątrz, do Starego Domu i do świata w ogóle. Należała do wojny i do tego szczęśliwego świata poza nią, świata, który trzeba zdobyć, przechodząc przez walkę, a nie uchylając się od niej, jak te dwie głupie panie. Często widziałem oczy łajka wpatrzone w dziewczynę, podczas gdy on gawędził a panny Wymontchem paplały. W pewnym momencie rozmowa zeszła z kwiecistych ścieżek sztuki i niebezpiecznie zbliżyła się do zakazanych tematów. Zaczął obrażać naszych generałów w polu. Nie mogłem się powstrzymać od słuchania. Brwi panny Lamington były lekko wygięte, jakby z dezaprobatą, a mój temperament zaczął rosnąć. Miał każdy rodzaj idiotycznej krytyki, niekompetencje, słabość serca korupcję. Nie potrafię sobie wyobrazić skąd brał te rzeczy, bo najbardziej zrzędzący Tommy, z zatrzymanym urlopem, nigdy nie wymyślał takich bzdur. Co najgorsze, prosił mnie, żebym się z nim zgodził. To odebrało mi poczucie dyscypliny. Nie wiem zbyt wiele na ten temat, powiedziałem, ale w Afryce południowej słyszałem, że brytyjskie dowództwo jest słabym punktem. Spodziewam się, że jest sporo w tym, co mówisz. Być może to była fantazja, ale dziewczyna u mojego boku zdawała się szeptać, dobra robota. Wake i ja nie pozostaliśmy długo z tyłu, zanim dołączyliśmy do pani, celowo skróciłem to, ponieważ śmiertelnie się bałem, że stracę panowanie nad sobą i wszystko zepsuję. Stałam oparta plecami o kominek tak długo jak długo mężczyzna może palić papierosa i pozwoliłam mu się do mnie uczyć, podczas gdy ja wpatrywałam się w jego twarz. W tym momencie było już dla mnie jasne, że Ewaik nie jest człowiekiem, który może udzielać mi instrukcji. Nie prowadził żadnej gry. Był całkowicie szczerym człowiekiem, ale nie fanatykiem, ponieważ nie był pewny siebie. W jakiś sposób stracił szacunek do samego siebie i próbował go sobie przywrócić. Miał spory rozum, ponieważ powody, dla których różnił się od większości swoich rodaków, były dobre. Nie chciałbym się z nim publicznie kłócić. Gdybyś powiedział mi o takim człowieku tydzień wcześniej, byłoby mi niedobrze na samą myśl o nim. Ale teraz już go nie nie lubiłem. Nudził mnie i było mi go ogromnie żal. Widać było, że jest niespokojny jak kura. Kiedy wróciliśmy do holu. Oznajmił, że musi ruszać w drogę i poprosił pannę Lamington, by pomogła mu znaleźć rower. Okazało się, że zatrzymał się w gospodzie kilkanaście mil dalej na kilka dni łowienia ryb, a ta wiadomość sprawiła, że jakoś bardziej go polubiłem. Wkrótce panie domu poszły spać, a ja zostałem pozostawiony samemu sobie. Przez jakiś czas siedziałem paląc w holu, zastanawiając się, kiedy przybędzie posłaniec. Robiło się późno i wydawało się, że w domu nie ma żadnych przygotowań na przyjęcie kogokolwiek. Lokaj wszedł z tacą napojów i zapytałem go, czy spodziewa się kolejnego gościa tej nocy. Nie słyszałem o tym, Sir, brzmiała jego odpowiedź. Nie było żadnego telegramu, o którym bym wiedział i nie otrzymałem żadnych instrukcji. Zapaliłem fajkę i siedziałem przez dwadzieścia minut, czytając tygodnik. Potem wstałem i spojrzałem na rodzinne portrety. Księżyc wpadający przez kratę zapraszał mnie do wyjścia na zewnątrz, jako lekarstwo na mój niepokój. Było już po jedenastej, a ja wciąż nie wiedziałem, jaki będzie mój następny krok. To irytujące, być nakręconym na nieprzyjemną robotę i mieć opóźnienia. Za domem, poza oflagowanym tarasem. Trawnik opadał, biały w blasku księżyca, aż do brzegu strumienia, który tutaj rozszerzył się w miniaturowe jezioro. Nad brzegiem wody znajdował się mały, formalny ogród z parapetami z szarego kamienia, który teraz liśnił jak ciemny marmur. Unosiły się z niego wspaniałe zapachy, ponieważ bzy ledwo się skończyły, a maj był w pełnym rozkwicie. Z jego cienia dobiegł nagle głos podobny do słowika. Śpiewał starą pieśń dojrzała wiśnia, dość pospolitą, którą znałem głównie z organów beczek, ale słyszana w pachnącym świetle księżyca, zdawała się mieć w sobie całą magię dawnej Anglii i tej uświęconej krainy. Wszedłem do ogrodu i zobaczyłem głowę dziewczynki Mary. Była świadoma mojej obecności, bo odwróciła się w moją stronę. Przyszłam cię poszukać powiedziała teraz gdy w domu jest cicho mam panu coś do powiedzenia generale hannaj znała moje nazwisko i musiała być w jakiś sposób związana z tą sprawą ta myśl mnie oczarowała dzięki bogu że mogę z tobą swobodnie rozmawiać zawołałem kim i czym jesteś mieszkając w tym domu w takim towarzystwie moimi dobrymi ciotkami Roześmiała się cicho. Wiele mówią o swoich duszach, ale tak naprawdę mają na myśli swoje nerwy. To one są moim kamuflażem i to bardzo dobrym. A ten trupioblady młodzieniec? Biedny launcelot. Tak, to też kamuflaż, a może nawet coś więcej. Nie wolno osądzać go zbyt surowo. Ale, ale. Nie wiedziałam, jak to ująć, i jąkałam się z niecierpliwości. Skąd mam wiedzieć, że jesteś właściwą osobą do rozmowy? Widzisz, mam rozkazy, a nie mam żadnych na twój temat. Dam ci dowód, powiedziała. Trzy dni temu Sir Walter Bullivant i pan MacKillivray kazali ci przyjść tu dziś wieczorem i czekać na dalsze instrukcje. Spotkałeś ich w małej palarni na tyłach klubu Rota. Kazano ci przybrać nazwisko Cornelius Brandt i zmienić się z odnoszącego sukcesy generała w pacyfistycznego inżyniera z RPA. Czy to prawda? Doskonale. Cały wieczór byłeś niespokojny, szukając posłańca, który przekazałby ci te instrukcje. Uspokój się. Żaden posłaniec nie przyjdzie. Rozkazy otrzymasz ode mnie. Nie mogłabym ich przyjąć z bardziej pożądanego źródła, powiedziałam. Bardzo ładnie powiedziane. Jeśli pragniesz dalszych referencji, mogę Ci wiele powiedzieć o Twoich własnych poczynaniach w ciągu ostatnich trzech lat. Tym, którzy nie potrzebują wyjaśnień, mogę wytłumaczyć każdy krok w sprawie czarnego kamienia. Myślę, że mógłbym narysować całkiem dokładną mapę Twojej podróży do Erzerum. W kieszeni masz list od Pitera Penaara. Mogę ci opowiedzieć jego treść. Czy jesteś gotów mi zaufać? Z całego serca, odpowiedziałem. Dobrze. W takim razie mój pierwszy rozkaz będzie dla ciebie ciężką próbą, ponieważ nie mam żadnych rozkazów do wydania, z wyjątkiem polecenia, abyś poszedł i zanurzył się w określonym rodzaju życia. Twoim pierwszym obowiązkiem jest uzyskanie atmosfery, jak mawiał twój przyjaciel Peter. Powiem ci, gdzie iść i jak się zachowywać. Ale nie mogę ci niczego kazać, tylko żyć bezczynnie z otwartymi oczami i uszami, dopóki nie poczujesz sytuacji. Zatrzymała się i położyła dłoni na moim ramieniu. To nie będzie łatwe. Doprowadziłoby mnie to do szału. A dla człowieka takiego jak ty będzie to o wiele większe obciążenie. Musisz zanurzyć się głęboko w życie ludzi na wpół pieczonych, ludzi, których ta wojna nie dotknęła lub dotknęła w niewłaściwy sposób ludzi, którzy cały dzień dzielą włos na czworo i są pochłonięci tym, co ty i ja nazwalibyśmy samolubnymi modami. Tak Ludzie tacy jak moje ciotki i launcelot, tylko w większości z innej klasy społecznej nie będziesz mieszkał w starej posiadłości, jak ta, ale wśród małych, artystycznych domków. Będziesz słyszał, jak wszystko, co uważasz za święte, jest wyśmiewane i potępiane, a każdy rodzaj mdłego szaleństwa jest uznawany, a ty musisz trzymać język za zębami i udawać, że się z tym zgadzasz. Nie będziesz miał nic innego do roboty, jak tylko pozwolić życiu wsiąknąć w ciebie i jak powiedziałem, mieć oczy i uszy otwarte. Ale musisz dać mi jakąś wskazówkę, czego powinienem szukać? Moje rozkazy są takie, by nie dać ci żadnych. Nasi szefowie, twoi i moi, pragną, abyś udał się tam, dokąd zmierzasz, bez żadnego party prize. Pamiętaj, że wciąż jesteśmy na etapie wywiadu. Nie nadszedł jeszcze czas na plan kampanii, a tym bardziej na działanie. Powiedz mi jedną rzecz, powiedziałem. Czy szukamy naprawdę dużej rzeczy? Naprawdę dużej, powiedziała powoli i bardzo poważnie. Ty, ja i kilkaset innych osób polujemy na najniebezpieczniejszego człowieka na świecie. Dopóki nam się to nie uda, wszystko, co robi Wielka Brytania, będzie sparaliżowane. Jeśli nam się nie uda lub uda się zbyt późno, alianci mogą nigdy nie odnieść zwycięstwa, które im się należy. Powiem wam jedną rzecz na pocieszenie. To w pewnym sensie wyścig z czasem, więc twój czyściec nie potrwa zbyt długo. Byłem zobowiązany do posłuszeństwa, a ona o tym wiedziała, ponieważ uznała moją gotowość za coś oczywistego. Z małej złotej saszetki wyjęła malutkie pudełeczko. A otwierając je, wydobyła coś w rodzaju fioletowego opłatka z białym krzyżem myś w Jaki masz zegarek? Ach myśliwski. Wklej go do wieczka. Pewnego dnia możesz zostać wezwany, by go pokazać. Jeszcze jedno. Kupi kopie wędrówki pielgrzyma i naucz się jej na pamięć. Pewnego dnia będziesz otrzymywać listy i wiadomości. A styl naszych przyjaciół może przypominać Johna Bunyana. Samochód będzie jutro pod drzwiami, aby złapać dziesiątą trzydzieści, a ja dam ci adres spokoju, które zostały dla ciebie zajęte. Poza tym, nie mam nic do powiedzenia, z wyjątkiem błagania o dobre odegranie roli i zachowanie opanowania. Zachowywałeś się bardzo ładnie podczas kolacji. Zadałem ostatnie pytanie, gdy żegnaliśmy się w holu. Zobaczymy się jeszcze. Wkrótce i często brzmiała odpowiedź Pamiętaj, że jesteśmy kolegami. Poszedłem na górę, czując się wyjątkowo pocieszony. Miałem przed sobą okropny czas, ale teraz wszystko było uwielbione i ubarwione myślą o dziewczynie, która śpiewała Harry w ogrodzie pochwaliłem mądrość tego starego węża buliwanta w wyborze swojego pośrednika, bo niech mnie diabli, jeśli przyjąłbym takie rozkazy od kogokolwiek innego.